Mamy dziś ważne zadanie. Trzeba nakarmić Enid. Co chcesz zjeść? Pankejki. Myślę, że na pewno damy radę. Nie martw się. O fuj. Na zdrowie, Paxley. Dobrze, że jestem doświadczoną damą, więc przepis na pankejki znam na pamięć. Dodaliśmy wszystkie potrzebne składniki, a teraz pozostało je tylko wymieszać. O matko, Wednesday, wpędzisz mnie do grobu. Do grobu? Nie sądziłam, że ty też lubisz to miejsce. Jeśli myślisz, że tylko ty znasz przepis na pankejki, to cię rozczaruję. Paxley, a ty wiesz, jak zrobić pankejki? No, twoje działania są bardzo przekonujące i zdecydowane. Zaufajmy twojemu autorskiemu wykonaniu. No ta skorupka będzie na pewno miło chrupać między zębami. Mój brat jest kompletnym nieudacznikiem. Te pankejki wyglądają u nas zbyt jasne. Trzeba je troszkę przyciemnić. Tak lepiej. Czarne jedzenie zawsze wygląda bardziej apetycznie. Pozostało tylko je usmażyć. I gotowe. Teraz położymy je na talerzu i skropimy syropem truskawkowym. Tak wygląda o wiele lepiej. Więcej, więcej. No to dopiero pankejki Wednesday. Przyprawisz nas o siwe włosy. Rączka, potrzebuję twojej pomocy. Dzięki. Ta sieci pająki mi się podobają. Gotowe. Ach, ci licealiści. Nie mają pojęcia o normalnym jedzeniu. Moje ciasto jest zrobione. Enid chciała tęczowe naleśniki, więc ufarbuję je na różne kolory. Zrobię naleśnikową tęczę. To będzie pyszne. Pozostało tylko usmażyć górę naleśników i dodać do nich odrobinę masła. I oczywiście syrop klonowy. Nie będę niczego żałować moim uczniom. Spójrz, Wednesday. Kto ma lepsze danie? Co to za zapach? Przestań się palić! Uff, ogień zniknął. Pachnie okropnie. Nawet ja tego nie zjem. Trzeba coś wymyślić. Ale co? Mam. Wiem, co jest lepsze od klasycznych naleśników. Wezmę banana i zamienię go w puree bananowe. Właśnie w ten sposób. Dodam jedno jajko. Wszystko wymieszam i zrobię szybkie pankejki bananowe. Na pewno smakują lepiej niż te zwykłe. Z tą, jak ona się tam nazywa? No mąką. Możesz próbować. Enid, dania gotowe. Ojej, te pankejki są takie czarne. Czyżby się przypaliły? Co tu robi pająk? Spróbuję troszkę. Syrop truskawkowy. Z nim zawsze wszystko jest smaczne. No to jest pyszne. Brawo, Wednesday. A co my tu mamy? Tęczowe pankejki. Tak jak chciałam. Muszę szybko spróbować. Smakują niesamowicie. Pani dyrektor zawsze wie, czego potrzebuje. Okej, ale mam jeszcze jedną porcję i kończy mi się miejsce w żołądku. Te wyglądają niecodziennie. Spróbuję. Smaku takie sobie. No to kto wygrywa? Wybieram tęczowe pankejki. Wow, gratulacje. Lecimy dalej. Enid, czym nas zaskoczysz? Wow, jakie kolorowe kakao. Zrobi się. Wednesday jest gotowa. Pani dyrektor też. Paxley, ostrożniej. Znam przepis na najlepsze kakao. Potrzebujemy świeżego mleka. No i oczywiście kakao. I gotowe. Teraz wlewamy wszystko do kubka. Fajny nadruk, co? Rozdałam je wszystkim w szkole, żeby pamiętali, kto jest najlepszą dyrektorką. Fajnie, a ja zrobię z Nutelli. Wpadłem kiedyś do kadzi z Nutellą. Szukali mnie przez 3 dni. W tym czasie udało mi się zjeść roczny zapas, ale opowiem o tym innym razem. Ojej, skończyła się Nutella. Co robić? Mam pomysł. Zostało troszkę na ściankach. Po prostu wleję mleko do słoika z resztkami Nutelli. Kurczę, nie mogę go otworzyć. A mama mówiła, żebym zajął się sportem. Otworzę cię, ty głupia butelko. Ojej, no tego się nie spodziewałem. Co ja miałem zrobić? A, wiem, wlać mleko do słoika. No to wlewam. Zamykamy i potrząsamy. Trząść trzeba długo, to świetny czas, żeby się troszkę rozciągnąć. Gotowe. Dekorujemy bitą śmietaną i próbujemy. Może Wednesday to zatruła, znam ją od urodzenia. Dodamy jeszcze posypkę. Enid to lubi. I gotowe. Jestem świetnym kucharzem. Opowiem o tym tacie. Będzie ze mnie dumny. Dorzucę jeszcze słomkę.
A co tam u Wednesday? Co za amatorstwo. Dobrze, że ja też biorę udział w tym challenge'u, bo nic się działaby bez żadnych smacznych dań. Czy możecie przestać patrzeć mi na ręce? Dziękuję. Wlałam mleko do blendera i wrzucam czekoladki Mars. To moje ulubione batoniki. Ich ponure opakowania naprawdę cieszą moje oczy. Wszyściutko zmiksowałam. Dzięki, rączka. Zawsze wiesz, czego potrzebuję. Wlałam wszystko do czaszki i dekoruję bitą śmietaną. Oczywiście nie mogę zapomnieć o syropie truskawkowym. Udekorowałabym to krwią, ale wiele osób nie lubi jej smaku. No, wygląda dobrze. Gotowe. Enid, możesz pić kakao. Fuj, Wednesday znowu zrobiła wszystko, żeby zepsuć mi apetyt. Spróbuję nietoperza. Pyszny. A kakao? Wow, też dobre. A co to takiego? Pani dyrektor znowu się popisuje. To miłe, a co z kakao? No nic odkrywczego. Jest jeszcze jedno od Paxleya. Czy to Nutella? To jest pyszne, nie potrzebuję słomki. Ze słodką posypką, rewelka. Ale to kakao Wednesday wygrywa. Smakuje okropnie dobrze. Wednesday? Co? Uśmiechasz się? To takie słodkie, zaraz się rozpłaczę. To jej pierwszy uśmiech. Nie wystraszcie jej. Dobra, pierwszy i krótki. Enid, nie jesteś jeszcze pełna? Co tym razem? Tęczowy burger, wygląda świetnie. Poradzicie sobie? Widzę, że Paxley ma pomysł. Wednesday jak zwykle spokojna, a dyrektorka zdeterminowana. No wszystko jest takie proste. Najważniejsze są pyszne i miękkie bułeczki. Nie będę brała gotowych. Co ze mnie za dyrektorka, jeśli będę używać gotowców? Zrobiłam własne. Będą wyjątkowe. Kolorowe. A raczej tęczowe. Hop! I mamy to! Podoba się? Idealne ciasto. Pozostało tylko uformować równie idealne bułeczki i wysłać je do piekarnika. Jestem zbyt genialną kucharką. To moje przekleństwo, przyznaję. Za 10 minut będą gotowe. Jak ci idzie, Paxley? Mnie? Świetnie, zrobiłem już ciasto. Wygląda super. Niczym slime. Ups, przykleiło się. O nie, jestem w niewoli. Puść mnie, ty nędzny kawałku mąki i wody. Nie czuję rąk. Możecie mi pomóc? Nie, to nie. Poradzę sobie sam. Spadaj, głupi kawałku ciasta. Widziałeś, jak go załatwiłem? Ale co ja mam teraz wymyślić? Wiem. Mam tu gdzieś pysznego pączka. Miałem go zjeść wczoraj, ale damy nic. Zrobię z niego bułeczkę. Co to jest, mózg? A nie, to mięso mielone, nudy. Ups, znowu coś rozbiłem. O, tego mi trzeba, lodów. Otwieraj się. Widziałeś, co zrobiłem z mlekiem? Zaraz cię otworzę. O, mam pomysł. Brutalna męska siła rozwiąże wszystko. Nawet jeśli tata mówi, że lepiej tego nie robić. Ale lody się na mnie nie obraziły. Mam nadzieję, że będą doskonałym kotletem. Dorzucę też troszkę kwaśnego dżemu. Ojej, aż mnie wykrzywiło. Będzie idealny. To coś jest niesamowite. Polejemy tym mojego słodkiego burgera. I ostatni składnik. Kolorowe skittlesy. Raz zjadłem za dużo skittlesów, aż dostałem cukierkowej wysypki. O nie, zakrztusiłem się! Paxley, chyba już ci wystarczy słodyczy, prawda? Co wy byście beze mnie zrobili? Dziękuję, pomogła mi pani. Już prawie widziałem białe światło. No i gotowe. Została mi jeszcze mała paczka Cheetosów. Zjem ją sobie, bo umieram z głodu. Myślę, że moje bułeczki są gotowe. Co za zapach. Wyszły idealne tęczowe bułeczki do burgerów. Dokładnie takie, jak zamówiła Enid. Spójrz, Wednesday. Nie mam coś lepszego. Czarne bułki. Będą idealne. Muszę je tylko troszkę przyrumienić. Właśnie w ten sposób. Dodam też keczupu. Troszkę sera nie zaszkodzi. No i zamykamy całość. Na górze będzie się piekł kotlet. Dodajemy drugą bułkę. I czekamy. To doskonały wynalazek mojego genialnego umysłu. Gotowe. Najlepszy burger na świecie. Muszę tylko dopracować projekt, bo jest zbyt nudny. Z pomidorków cherry zrobię wspaniałe czerwone oczy. Właśnie takie.
Rączka. Potrzebuję pomocy. Przestań bić mojego sługę, nic ci nie zrobił. Dziękuję. Zrobię teraz nogi z cheetosów dla mojego pająka. Co tak patrzycie? Zaraz was zje. Wednesday, bo zaraz wezwę twoich rodziców do szkoły. Nie mam jeszcze gotowego burgera i kończy mi się czas. Muszę jak najszybciej zrobić kotleta. Usmażę go z obu stron. Aż będzie pysznie chrupiący, na wierzch położę ser. Wrzucę go na tęczową bułkę według mojego autorskiego przepisu. No i gotowe, smacznego. Super, bo Enid już czeka i jest bardzo głodna. To chyba nowe dzieło Wednesday. Kto to jest tym razem? Czupakabra czy wąż? To chyba pająk. Nieźle, Wednesday. Spoko, ale co z burgerem? Fuj, no nie, nie smakuje mi. Wow, ten tęczowy burger wygląda dokładnie jak na zdjęciu. Spróbuję. Taki soczysty, a te bułki są takie miękkie jak chmurki. Ale czegoż tu brakuje? Serii to wszystko? To nie jest interesujące. A tu mamy coś niezwykłego. Czy to słodki burger? Jest kreatywny, widać tu rękę Paxleya przy pracy. Niesamowicie słodki. Daje zwycięstwo słodkiemu burgerowi Paxleya. No gratulujemy. Okej, teraz chcę frytki. Tęczowe poproszę. Wszyscy gotowi? No to zaczynamy. Do zrobienia frytek używa się tylko specjalnych ziemniaków. Trzeba je oczywiście obrać. Ojej, co to jest? Paxley! Znowu coś wymyślasz, prawda? Zostaw wiertarkę w spokoju. Dobra, wzywam twoich rodziców do szkoły. Chociaż może zmienię zdanie dzięki obranym ziemniakom. Dziękuję. Pokroiłam je specjalnym nożem. Enid chciała tęczowe, więc będą tęczowe. Voilà! Wszystkie kolory tęczy. Świat nigdy nie widział tak wspaniałych frytek. Pozostało tylko usmażyć je na gorącym oleju. No, co za zapach. Mam nadzieję, że Enid doceni moją pracę. Dobrze, myślę, że wszystkie ziemniaczki są gotowe. Spróbujmy. Pyszne. Jestem w tym tak dobra. Ułożę je na ładnym talerzu. Mam tęczowe frytki, więc ułożę je w tęczę. Doskonale. Co tam się dzieje? Piła łańcuchowa zawsze mi pomaga. Spójrzcie tylko, są idealne. Przepraszam, już nie będę. Paxley znowu coś nawywijał. Niech sam sobie radzi, może dorośnie. Rączka, potrzebuję twojej pomocy. Wkładaj tu ziemniaki, a ja będę je ciąć. Pozostało je tylko usmażyć. Kładziemy wszystkie na talerzu. I dodajemy czarnego barwnika. Ale czemu nie leci? Ojej, przepraszam, to był wypadek. Ale nie szkodzi. Zawsze mam ze sobą zapasową buteleczkę. Pokolorujmy wszystko. No, od razu lepiej. Frytki prosto z piekła. Ja muszę tylko usmażyć ziemniaki. Ojej, chyba za dużo oleju, ale ujdzie. Dobra. Wrzucam wszystko na patelnię. I kryć się, bo będzie bombardowanie olejem. Dobra, muszę się tego pozbyć. Od razu lepiej. No dobra, ale co mam robić? Wiem, mam pomysł. Po co robić frytki z ziemniaków? Jest tyle lepszych rzeczy do jedzenia. Bananowe żelki. Wyglądają jak ziemniaki, ale smakują o wiele lepiej. Wrzuciłem wszystko do miski i dodałem sosu truskawkowego. Smacznego! Wow, no wasze frytki są tak różne. Co wybierze Enid? Wszystko bardzo ładnie pachnie. Co to jest? Przypalone? Chwila. Nie, no Wednesday znowu bawiła się czarnym barwnikiem. To nie jest apetyczne, ale dobrze smakuje. Dzięki, Wednesday. Ojej, co teraz? Wow, tęczowe fryteczki. Trudno się zatrzymać. Są przepyszne. No, palce lizać. Jestem pełna, ale muszę spróbować ostatniej porcji. Chwileczkę, czy to naprawdę frytki? Nie, to żelki, ale dobre. A sos? Bardzo smaczny i nietypowy. Paxley, świetnie ci poszło. Ojej, zjadłam za dużo. Enid, wszystko w porządku? Nic jej nie jest. Nie strasz nas tak, obżartuchu. Okej, a oto i rysunek. Chcę pizzę. Nie ma sprawy. Pizza? Nie obejdzie się bez mąki. Ale jak ją otworzyć? Oj, moje ręce już nie są takie sprawne.
Ojej, troszkę się przekurzyłam, ale nie szkodzi. Najważniejsze, że mąka jest otwarta. Sypię ją do miski. Dodam sól, wymieszam i zrobię wgłębienie. O tak. Dodam olej, wodę i drożdże. Zaczynamy wyrabiać. Jakie mi wyszło ładne ciasto. Takie rozciągliwe. Dokładnie to, czego potrzebuję. Oj, a co ty tam masz? Co to za machina? Babciu, mieszanie rękami to już przeszłość. Mój super robot kuchenny zrobi to wszystko sam. Po prostu wrzucam składniki do miski. Włączam go i proces trwa. Tak to się robi. Świetnie, ale ja zrobię to w staroświecki sposób. Rozwałkuję ciasto wałkiem na takiego placka. A teraz otworzę puszkę koncentratu pomidorowego. Żegnaj, wieczko. Hop. Co tam? A ja mam zaawansowany otwieracz. Po prostu kładę go na górze i włączam. A on otworzy puszkę za mnie. I żadnych ostrych krawędzi. Super, co? No nieźle. Ale ja tu już muszę koncentrat rozsmarować. Na całej powierzchni. Pięknie. A teraz wkracza ser. Więcej sera, więcej sera, jeszcze więcej sera. Nie będziemy żałować. Twoja tarka też jest z zeszłego wieku, spójrz na to. Wystarczy przekręcić pokrętło i ser ściera się bez żadnego wysiłku. I to wszystko. Uważaj, babciu, bo ci szczęka wypadnie. O, nic nie szkodzi. Babcia też zna kilka sztuczek. Wbijam widelec w kiełbasę i kroję ją teraz na dokładnie takie same kawałki, które natychmiast rozłożyłam na pizzy. Spójrz na to. Po prostu włożę kiełbasę do tego nożyka i lekkim naciśnięciem otrzymam kilka identycznych plasterków na raz. Pozostaje tylko upiec pizzę w moim specjalnym grillu. To jest to. Jak tam ci idzie, babciu? Moja pizza trafia na blachę do pieczenia, a następnie do piekarnika. Włączam, ustawiam i pozostaje tylko czekać. Nastawiłam sobie budzik. Zrób sobie zdjęcie z babcią. Oj, co tu się dzieje? Ostrożnie z nitkami. Twój ruch. O, budzik! Czas wyciągać pizzę z piekarnika. Och, tak ładnie pachnie. Właśnie tak, jak trzeba. Przesuń się troszkę. Babcia pokroi pizzę. No i to się nazywa sposób serwowania. Proszę bardzo. A co to za cudo? O nóż do pizzy. Fajne, co nie? Jak dobrze tnie. Chyba czas, żeby Emma coś zjadła. Wow, ale ekstra! Od której zacząć? Dobrze, zacznę od tej. Jaka pyszna. Wow! Ta jest równie dobra. Uwielbiam to. Tak trudno wybrać. Jak ten ser się fajnie ciągnie i jest taki smaczny. Oj, jestem taka pełna. Spokojnie, wszystko dobrze. No kurczę, nie martwcie się o mnie. Okej, a teraz chcę. Oczywiście, że kakao, pianki, marshmallow. Nie ma sprawy. Kakao? Łatwizna. A oto i czekoladka. Dokładnie to, czego potrzebuję do kakao. Roztopię ją w kąpieli wodnej. Trzeba mieszać, żeby się nie przypaliło. Co tam masz? Zobacz, jaka płynna czekolada. Ja mam na takie okazje blender. Zdejmuję pokrywkę i wlewam do niego mleko. Właśnie tak. A zamiast zwykłej czekolady użyję kinderków. A tu jest poręczny kranik do nalewania jej do kubka. Zobacz, jak zmienił się wzór. Dodam troszkę pianek i gotowe. Całkiem fajne, co? Ja też tu coś mam. Woreczek cukierniczy. Wleję do niego całą czekoladę.
do foremek wrzucę cukierki i poleję czekoladą z wierzchu. To jest to właśnie tak. Okej. Teraz pianki. I trochę więcej cukierków. Po zamrożeniu całość zamieniła się w cukierki na patyku. Emma na pewno to doceni. Wszystko gotowe. Pospiesz się, wnuczko, próbuj. Pętliczek, pętliczek, zacznę od tej gorącej czekolady tutaj. Pyszna, zwłaszcza z piankami. Propsy, sis. Okej. A to wygląda bardzo nietypowo. Co mam z tym zrobić? A, zanurzamy w mleku. Teraz mieszamy i gorące kakao pojawia się na moich oczach. To jest pyszne. Babciu, to jest zwycięstwo. Zwłaszcza z takim podaniem. O tak, wygrałam. Daj spokój, nie smuć się. Już prawie gotowe. Chcę spaghetti. Co może być prostszego? Mam już wszystko naładowane. Okej. Zrobi się. Tu jest mój wałek do ciasta. Teraz je rozwałkuję na cienką warstwę i pokroję je w paski. Trochę mąki. I spaghetti gotowe. Nadszedł czas, aby je ugotować. A co ty tam masz za urządzenie? Spójrz, babciu. To cud techniki. Wkładam do środka ciasto i spaghetti robi się samo. Tylko troszkę wysiłku i już prawie gotowe. A ja muszę otworzyć sos. Oj, jaki szczelny słoik. No dalej! To nie działa. Zaraz się z nim rozprawię. Muszę nakleić tu taśmę. Ojej, pokrywka się do mnie przykleiła. No odczep się! Dobrze, że mam specjalny otwieracz do słoików. Patrz, babciu. Jeden ruch i otwarte. Tak to się robi. To spójrz tutaj. Jeśli ściśniesz pomidory między dwoma talerzami, bardzo łatwo pokroisz je na połówki. A teraz na patelnię. No to zobacz, co ja mam. Jeden ruch i wszystkie pomidorki są pokrojone. Tak to się robi, babciu. Technologia. A u mnie się już to wszystko dusi. Oj, a co to za hałas? Duch! A, co tam jest? Co? Przestraszyłaś, staruszkę. Przepraszam, to tylko moje automatyczne mieszadło. Wkładasz je na patelnię, ono robi wszystko za ciebie. Wow, makaron już ci się ugotował. Oczywiście, mogę już go ułożyć na talerzu i podawać. Jest taki piękny z tym sosem. No to spójrz na te urocze gniazda, które robię. A oto pomidorowa buźka, czyż nie jest urocza? Kurczę, jakie banalne danie. A to wygląda naprawdę fajnie. Co to za nożyczki? I co za dziwny widelec? Kręci się. Idealny do spaghetti. Super. I można odciąć nadmiar nożyczkami. No to ja rozumiem. Chodź tu. Miam, 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 jakie dobre. A teraz spróbuję makaron mojej babci. Nałożę go na cudowny widelec. No cóż, mogło być lepiej. Mimo wszystko to danie bardziej mi smakuje. Jak mi miło. No dajcie spokój. Jak się tu puszy, patrzcie ją. Co to jest? Oj, to się trzęsie. To świetny masażer głowy. Jest też dobry na moje plecy. Co za przydatna rzecz. Myślę, że powinnam go nosić przy sobie cały czas. Więc właśnie to zrobię. Ale ci, nie mówcie o tym mojej wnuczce. Chcę takiego pierniczka na początek. Zrobi się. Poleruję, poleruję. Oj, przepraszam, już słucham. Ach, babciu. Czas zaczynać. Nadchodzi wałek do ciasta. Trzymaj się, rozwałkuję cię. Chwileczkę, daj mi to. Pokażę ci, jak to się robi. Bierzesz ciasto i rozwałkowujesz je ostrożnie na prostokąt.
Właśnie tak. A teraz potrzebujesz foremki. Widzisz, jakie to proste? Wycinamy. Teraz trzeba upiec ciasteczka. Czas włożyć je do piekarnika. To wszystko. Teraz nastawię sobie budzik. Oj, a co on tam ma? U mnie wszystko na poważnie. Mam tu plan. Wszystko wymierzymy i starannie wytniemy. A teraz cukierki. Muszę je rozdrobnić. A! Świetnie. Zamieniły się w proszek. Co oznacza, że czas upiec ciasteczka. A to pomoże mi odmierzyć czas. A ty co tak siedzisz? Chyba mam pomysł. Lalka? Nie, to też nie. Skąd tu się wzięło jajko? O, mam! Najważniejsze to dobrze wcisnąć w to ciasto. No dalej, wciskaj się! Świetnie. Nie trzeba nic wycinać. Teraz do piekarnika. Prościzna. Teraz włączamy minutnik. O tak. Co by tu robić w międzyczasie? To trwa tak długo. Oj, co to było? A, to budzik babci. Co za niesamowity zapach. Ciasteczka babci wyglądają super. Ojej, mogę? Czemu nie? To przecież dla Britney. Wyszły wspaniale. Pozostało tylko złożyć domek. Wezmę krem i odetnę końcówkę woreczka. No, możemy sklejać. Ważne, żeby był solidny. No i piękny. Ozdobię go cukierkami. O tak. Bierzemy. Ozdabiamy dach. No jak pięknie. Moja chatka jest gotowa. Jeszcze tylko troszkę cukru pudru i będzie zimowa bajka. Jestem z siebie dumna. Czas dobiega końca. Pora je wyciągać. Świetnie wyszło. Krem w ruch. Czas działać. Mój domek będzie błękitny. No w sumie nie domek. Mam większe ambicje, więc zbudowałem zamek z piernika. Proszę bardzo. Wow, to jest mega fajne. Ja bym tak nie umiała. O co chodzi, babciu? Ojej, moje ciastka! Wszystkie się przypaliły. Co robić? Nie, no sam popiół. O kurczę. Zostały tylko dwa kawałki. Dobra, będę improwizować. Dodam dużo lukru i cukierków. Wszystko będzie dobrze. Ojej, przykro mi, Britney. Tylko tyle udało mi się zrobić. Proszę. Zobaczmy. Wow, jaki wielki zamek. A tu są jeszcze ludziki. Zjem je. Jakie pyszne. Oczywiście. Ojej, co to za masakra? Nie chcę tego próbować. Nie wygląda ładnie. A tego spróbuję. Pyszne, babciu. Ale to zamek wygrywa. Jest bardzo smaczny i taki piękny. A, jestem najlepszy! Jestem najlepszy! Tra-la-la-la-la! Okej, a teraz chcę pizzę. Spokojnie. Dobrze. Pizza to moja specjalność. Zwykłe ciasto? A może lepiej czarne? Właśnie tak rozwałkuję je, uformuję. A teraz pomidorki koktajlowe. Przekroję je na pół. Troszkę podgrzeję. I zblenduję. Idealny sos pomidorowy. Posmaruję nim ciasto. Super. Ale się zastało. Otwieraj się. Nie mogę. Mam jeden sposób. Przykleję taśmę i pociągnę. Gotowe. Delikatnie rozprowadzę sos na cieście w ten sposób. A ja mam specjalny otwieracz. Zobacz, babciu, jakie to proste. Myślałaś, że mi się nie uda? Oj.
Chyba troszkę przesadziłam z tym sosem. O nie. Co mam teraz zrobić? O, to dla mnie? Dzięki, babciu. A co jeśli... Tak! Gdzie to jest? O, tutaj. Słoik pasty z marshmallows. Mój otwieracz i tu się przyda. Teraz smaruję ją na cieście. Dokładnie to, co trzeba. A na wierzchu oczywiście skitelsy. To będzie hit. Dobrze. A teraz muszę zetrzeć ser. Ryb super prędkości. Doskonale. Sera nigdy za wiele. Uff, zmęczyłam się. Ser trzeba traktować z elegancją. A teraz pora na kalmary. Nie kręcić mi tu nosem, to prawdziwy przysmak. Kroję je w krążki. I zgrabnie układam na pizzy. Teraz jeszcze małże. Widziałyście moje kulinarne arcydzieło? A u mnie będzie tradycyjnie. Biorę kiełbasę. Kroję ją na równe plasterki z pomocą widelca. I gotowe. Położę je na pizzy. Ej, co ty robisz? Pracuję nad nadzieniem. Więcej pianek na pizzę. I do piekarnika. Co za aromat, mamma mia. Oj, jak świetnie mi to wyszło. Moja też jest gotowa. Od której pizzy by zacząć? O, niech będzie ta. Łe, co to za skorupy? Dziwnie pachnie, nie zjem tego. Aż mi apetyt odebrało. Uj. O, a to wygląda słodko. Spróbuję. Ojej. Jak to się ciągnie. Nieźle. O, a to pizza babci. Wszędzie ją rozpoznam. No co za zapach. Jest to obłędnie pyszna. Najlepsza pizza ever. Oj, dziękuję.